Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że śpiew operowy uznali Państwo za bardzo atrakcyjny. I na pewno dzięki Małgosi, dzięki naszym gościom, którzy pięknie śpiewali. I jestem przekonany, że zaraz zaprezentują jeszcze lepszy efekt niż w pierwszej części. Ale teraz chciałbym zaprosić na scenę pana Sławomira Pietrasa. Witam, panie dyrektorze. Proszę siadać. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali troszkę. Ja wiem, że państwo znają pana Sławomira Pietrasa, bo jest to postać, która daje się zauważyć w życiu kulturalnym Polski. Pan Sławomir Pietras był przez całe swoje życie dyrektorem prawie wszystkich teatrów operowych w Polsce. Prawie, bo teraz powstały nowe teatry. Ale wszystkie te, które kiedyś istniały, to były pod dyrekcją pana Sławomira Pietrasa. Oprócz tego jest to postać w tej chwili no, chyba najbardziej znakomita, jeśli chodzi o znajomość opery. Jest publicystą takich gazet jak Gazeta Wyborcza chyba była, teraz jest Angora, Życie Warszawy wcześniej i wiele innych. Napisał kilka książek i za każdym razem, a już kilka razy to mamy, poczytujemy sobie zawsze za zaszczyt i gloryfikację imprezy przez obecność pana Sławomira Pietrasa, który zawsze będzie miał coś fajnego do powiedzenia na tematy, które nas interesują. A dzisiaj tematem jest opera. Panie dyrektorze, co to jest opera? Dlaczego mamy ją kochać? I co pan nam powie, żeby to było ważne dla nas, że opera to jest coś ważnego w życiu inteligenta, człowieka rozwiniętego, człowieka kulturalnego, człowieka, który chce przeżyć coś ważnego w życiu. Szanowni Państwo, encyklopedyści francuscy mówili o operze, że jest to piękny potwór. Oni mieli rację, bo w operze wszystko jest nienormalne, dlatego jest tak bardzo pociągające i tak bardzo frapujące. Opera powstała z lenistwa we Florencji, dokładnie w roku 1600-letnim, mniej więcej, bo tam ówcześni, jakby to nazwać ich współczesnym językiem, no tacy ówczesni lenie i próżniacy utytułowani. Cały zespół intelektualistów, naukowców. Potem nazwano ich intelektualistami, ale oni się przede wszystkim lenili i wymyślali powrót do teatru starożytnego. Mianowicie te teksty starożytne, po to, żeby były słyszane, zwłaszcza w amfiteatrach i greckich, i włoskich, trzeba było na impostacji głosu doprowadzić wypowiadanie tych tekstów do zawodzenia. Z tego zawodzenia powstały recitatywy. Potem powstały arie i powstała nagle opera. Claudius Monteverdi to był taki pierwszy klasyk opery ze swojej... Jeszcze Jacopo Peri. Jacopo Peri, no nawet jest wątek polski. Peri i... Oj, prezesie, z tobą się trudno rozmawia, ty wszystko wiesz. A wiesz, co to był Giulio Caccini? Caccini, tak. Jest. Tak, to kolega Periego, który miał córkę, Franceskę Caccini. Tego nie wiesz. Tak, Franceska... Nie wnikam, bo to podobno nieślubna. Proszę? Ale frywolna. Frywolna. I teraz... Jakby to powiedzieć, żeby tej twojej wspaniałej publiczności nie zradzić. Ona się puściła. I wiesz, siadaj. Siadaj, bo to jest wątek polski. Nie, nie, nie. O takich rzeczach. Ona się puściła z przyszłym królem Polski, który był na studiach we Florencji. IV Waza. Waza, Władysław IV. I na odjazd jego do Polski... Ona była pierwszą w renesansie kompozytorką. Napisała operę, żeby go pożegnać, która się nazywała tak Il Remedando Ruggiero dalla Isola Dalcina. Jezus Maria, to tak. Łaciny. Ja byłem ministrantem, ale nie ja pamiętam. Też. A byłeś molestowany?
Czym? Byłeś molestowany jako minister? Oj, żałuję, ale nie. Ja ale też nie. Ale strasznie i żałuję. I też żałuję. Dobrze. I proszę Państwa, przyszły król Polski, wtedy Królewicz, wrócił i jak został królem, wystawił tą operę w roku 1624 na Zamku Warszawskim. I dzięki temu Polska jest trzecim krajem po Włoszech, gdzie powstała opera. Italia jest ojczyzną opery i Francji i zaraz potem my. O czym należy pamiętać i czasem na eleganckich przyjęciach towarzyskich to powtarzać, co przynosi splendoru, tak jak teraz tobie, że tyle wiedziałeś o początkach opery. Ale ja myślę, że nawet opera polska była przed francuską, bo francuska dopiero zaczęła kiełkować, kochane, 1600 była ta opera. Tak, ale pamiętaj, bo ty myślisz o twórczości francuskiej opery, czyli Jean-Philippe Rameau i tak dalej. I Lully. Ale oni wcześniej na dworach magnackich we Francji, na dworze królewskim grali włoskie przedstawienia. I w ten sposób, wiesz, oni byli drudzy jednak. A my no dobrze, trzeci. Ale co z tą operą dalej się działo? Bo ona była przechodziła przez ty nie ryzykuj, od Włoch, od Florencji. Ty nie ryzykuj takich pytań, bo ci ludzie będą musieli słuchać, co ja opowiadam do 6 rano. A przecież podobno ale jest tak jeszcze... tak założyliśmy. I jest jeszcze kolacja. Tak założyliśmy, wina starczy. Proszę Państwa, u nas opera się bardziej w przeszłości przyjęła niż teraz. Mimo, że teraz mamy 11 zespołów operowych, i nie mów, że ja byłem wszystkich dyrektorem, bo ja byłem tylko 5. No ale wtedy, wcześniej, znaczy... Wtedy ale za to byłem... za to byłem określać w archaicznych czasach. Ale uważaj, za to byłem uporczywy, dlatego że ja spędziłem na tym stanowisku, ja niczego innego w życiu nie robiłem, no piszę całe życie, teraz bardziej intensywnie. 42 sezony jednak, to jest dużo. Czyli byłem od dziecka dyrektorem opery. Natomiast wracając do przeszłości, proszę Państwa, myśmy, począwszy od Karola Kurpińskiego i Elsnera, nauczyciela Chopina, Mickiewicz prosił ciągle Chopina, już w Paryżu na emigracji, żeby Chopin pisał opery. Chopin był operomanem. Mówią, że się przyjaźnił z Bellinim, to jest nieprawda, nie ma na to dowodów. Tylko on fascynował się muzyką Belliniego, wiesz. Bellini wcześniej jeszcze od niego umarł i był jeszcze młodszy od Chopina. Natomiast Chopin nie umiał instrumentować, czego dowodem są trzy jego utwory, które są wielkim wzlotem jego talentu, czyli dwa koncerty fortepianowe i Fantazja Polska, ale instrumentowanie na orkiestrze było dla niego za trudne troszkę. On był tam trochę wykształcony, ale był bardzo utalentowany. Tak samo jak ten dzisiejszy twój. Maciek. Maciek. Pilnujcie Państwo prezesa. Tego Maćka, to jest wielki talent, tylko jego trzeba już z tego Gąbina wziąć tam i dać do któregoś renomowanego profesora, bo on sobie świetnie radzi. Ale teraz przechodzi piętro wyżej, do wyższej uczelni. Tak? No, jak już ma 14 lat, to dla niektórych zdolnych to już nawet 12 lat jest wyższa uczelnia. No to teraz. Przesada, 12 nie? lat może. No przesada, nie. Ale 14 już oczywiście. No dobra, ja byliśmy dzisiaj świadkiem debiutu bardzo utalentowanego człowieka. Proszę Państwa, ale zamiast ulec prezesowi i opowiadać wam historię opery polskiej, co chętnie zrobię, ale mnie zaproś na 3 godziny, będę nudził tym, aż uśnie ostatni meloman. Ale oni nie mają wyjścia. Drzwi są zamknięte. A wiesz, skąd to wziąłeś, ten pomysł? No. Była w Warszawie w XVIII wieku Zasasów, operalnia u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Królewskiej, operalnia. I tam grano, przede wszystkim sprowadzali Sasi z Drezna i tam z Niemiec zespoły. Grano te przedmozartowskie jeszcze repertuary, tylko coś frekwencji nie było, nie to co u ciebie, że ludzie walą drzwiami. No zawsze jest frekwencja. No ja wiem, ale wtedy nie było. I wiesz co, a było to już za króla Stanisława Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. Kazał pachołkom napędzać siłą
ludzi, którzy przechodzili przez ulicę Marszałkowską, jak już było pełno, ryglował drzwi i 4 godziny musieli siedzieć i stąd takie sukcesy opery polskiej w XVIII wieku. Ja ciągle sugeruję to moim młodszym kolegom, żeby robili to teraz w tych 11 operach, prawda? Bo nie wszędzie jest frekwencja, aczkolwiek jest dobra wiadomość z dnia wczorajszego. Nie wiem, czy czytałeś w Gazecie Wyborczej, bo tam napisano, że wreszcie, muszę do niego jutro zadzwonić, pan dyrektor Dąbrowski, szef Opery Narodowej, ma przedłużony kontrakt. O, na, to fajnie. Tak, to jest dobra wiadomość. Bo tutaj ludzie klaszczą. Kiedyś tutaj był na twoim miejscu pan dyrektor. Bardzo nudził? Nie, bardzo długo mówił. 42 minuty, jak zanotowałem, tak. Ale bardzo sobie cenię jego. Bo on świetnie mówi. Tak, ale wrócę do tego Stanisława Augusta Poniatowskiego, no. Bo on nie tylko opery był takim popularyzatorem, ale przecież wiesz doskonale, że był też twórcą pierwszego polskiego baletu narodowego. Znaczy on nie był twórcą, znaczy nie, tylko ale hrabia Tyzenhaus w Grodnie, umierając, zapisał mu w testamencie tancerzy zrekrutowanych z jego wsi pańszczyźnianych. To był pierwszy zespół baletowy. I ci tancerze dostali tytuł. Ten tytuł brzmiał Tancerze Jego Królewskiej Mości. Tancerze, tak. I oni potem rozeszli się po miastach polskich już w czasach niewoli, w czasach rozbiorów i pozakładali szkoły baletowe. I tak powstał Polski Balet Narodowy, którego końcówką jest działalność pastora Ichynowskiego w Teatrze Wielkim. Bo Polski Balet Narodowy pastora, tak, jest rzeczą bardzo wielką. Ale patrzcie państwo, my zaczynamy poszczególne tematy i żadnego nie kończymy. No. A mężczyznę wiadomo, że poznać po tym, jak kończy. No, widzę, że cytujesz klasyków. Klasyk. Pan Sławomir był tym dyrektorem przez prawie całe życie od urodzenia, jak mówi. Ale więc wyobraźcie sobie teraz państwo, jak jaką liczbę oper on wprowadził do obiegu kulturalnego Polski. Mogę ci powiedzieć, bo obliczyłem. Tak. Już ponad 300. 300. Premier wyprodukowałem, sytuacji. Ale oper i baletów jednocześnie. Baletów. I jeszcze byłeś twórcą Polskiego Baletu Narodowego, czy jak to się nazywa, Polski Teatr Tańca w Poznaniu Drzewieckiego. Razem z Drzewieckim to byłeś twórcą. W jakiej ilości sytuacji musiał być taki pan, biały marynarce, żeby to wszystko przeżyć, żeby być w takim niebie nieprawdopodobnym, tylu sytuacji fantastycznych, nieprawdopodobnych. Ja już nie mówię o kontraktach z artystami zagranicznymi, z całego świata. Miałem ja mówić. Ale jaka to musiała być przyjemność? No. To nie była przyjemność. To nie była przyjemność. Bo jak mówiła jedna moja tancerka w Łodzi, ale stara tancerka, bo te miały do mnie dostęp bliższy. A stara tancerka to ile ma lat? Proszę, 200. A wygląda na połowę. To Zofia Dziedzicka, bo ja tak z przyjemnością, to drożej. No zawsze, niestety. Tak mówię. Natomiast powiem ci, że jeśli chodzi o mój zawód, przede wszystkim rodzice nie żałowali na wykształcenie, więc mnie dobrze wykształcili. Prowadzali mnie od dziecka do opery i tak dalej, a już gdzieś w granicach 6., 7. klasy, jak miałem lekcje odrobione, to matka dawała 10 zł i wysyłała, mówi, jedź sobie na przedstawienie do Bytomia, bo jestem Zagłębiak, mimo że mnie kojarzą z Poznaniem, bo ja tam mieszkam od pół wieku, czyli przed urodzeniem zacząłem tam mieszkać. Natomiast wysyłała mnie autobusem 42 z Będzina, bo jestem Zagłębiakiem Śląsko-Dąbrowskim. W jedną stronę kosztowało to 4,60 i w drugą też, a dostawałem 10 zł. Więc 40 groszy mi się zostało, a bilet do opery, więc zaprzyjaźniłem się z bileterkami. I one mnie wpuszczały lata całe za darmo na drugi balkon. Ale kiedy zostałem dyrektorem Teatru Wielkiego w Warszawie, po coś przyjechałem
za tydzień czy dwa do Bytomia, w jakichś interesach. Jak one mnie zobaczyły, to pani Prokopowicz, ich kierowniczka, wywołała mnie, jak smarkacza, powiedziała, niech pan dyrektor przyjdzie, bo mamy do pana sprawę. I one się zebrały i ona przemówiła w te słowa. Gratulujemy panu, że został pan w Warszawie dyrektorem, ale przypominamy również, że gdybyśmy pana od dziecka za darmo nie wpuszczały do opery, nic by z pana nie wyszło. Proszę państwa, ja też się z wieloma pielęgniarkami i kelnerkami zaprzyjaźniłem. Nie zostałem dyrektorem opery, ale nieźle na tym wyszedłem. A szkoda, że nie zostałeś, bo powiem ci, że no niestety, jak ja na przykład bywam w Łodzi czasem, ostatnio nawet kilka razy byłem, to tam ciągle mnie komplementują, że takie były dobre czasy. Ja tam 10 lat byłem dyrektorem, najdłużej ze wszystkich. A po mnie było już 13 dyrektorów. Tak, co jeden to większy gamoń. I ja tłumaczę tym młodzianom, których kocham, bo to jest moja prawdziwa publiczność. Druga jesteście wy, bo wy jesteście fenomenem zupełnie. O, dyplomacja, to jest pierwsza. Dobrze, dobrze. I ja im tłumaczę, że wy dlatego uważacie, że moje czasy były takie wspaniałe, że po mnie byli tacy gamonie, o co zadbałem zresztą, że po prostu no, byłem trochę lepszy od tamtych, prawda? Dobra, dobra, ale my tutaj o różnych anegdotach, a my mamy o operze mówić i o czymś takim innym. To znaczy, ja chciałem cię zapytać o takie terminy jak muzyka poważna, jak opera, mówi się opera seria, opera buffa. Co to znaczy muzyka poważna? Pan prezes koniecznie chce, żebym na państwa oczach was edukował. A przecież wy jesteście znakomicie wyedukowani. Nie, to jest. Co ja będę im opowiadał o operze seria i operze buffa, to jest zresztą 18-wieczny. To może nie, dobrze. Ale muzyka poważna, co poważna, to znaczy? Właśnie. Czy muzyka klasyczna? Muzyka klasyczna w terminologii muzycznej to jest muzyka Mozarta, Haydna i Beethovena, czyli XVIII wiek. Muzyka poważna jest terminem nieprecyzyjnym i przeze mnie niechętnie używanym, bo trzeba by w takim razie powiedzieć, która muzyka jest niepoważna, prawda? Już łatwiej jest powiedzieć, która jest muzyką rozrywkową, tylko że opera w XVIII wieku była muzyką rozrywkową, chcę ci powiedzieć również. Więc to są bardzo takie... No w XVIII wieku, czyli w okresie klasycyzmu. Tak. Klasycyzmu, czy też wtedy się określało, jak muzyka klasyczna, to jest to właśnie koniec XVIII wieku. Tam, jak wspomniałeś teraz, Beethoven, wcześniej jeszcze Mozart. Miałem ja mówić. Dobra, ale dlaczego poważna się mówi? No poważna dlatego, że wiesz, wszystkie inne formy użytkowej muzyki, do tańca, piosenek, no, krotokwil, komedii muzycznych, to jest rozrywka. No a poważna to są symfonie. Ale co jest niepoważną muzyką? Taki w jakiejś klasyfikacji? No właśnie nie ma, wiesz, nie ma takiego terminu oficjalnie, muzyka niepoważna. Nie ma, ale jaka jest inna, jaka jest alternatywa? Muzyka ludowa? Mnie się zdaje, że poza muzyką nierozrywkowa, nazywaną poważną, wszystkie inne rodzaje muzyki są, tylko niepoważna to źle brzmi, lekka muzyka. Ale nie, bo ciągle mam wrażenie, że jeśli nie jestem zwolennikiem muzyki poważnej, to nie trzeba mnie dobrze traktować. Słusznie. Tak, i słusznie? Bo trzeba być zwolennikiem muzyki poważnej. A, no właśnie, bo ludzie myślą, że poważna to, tak, tylko to jest smutna, elitarna. Elitarna. Tylko ci, którzy dostąpili jakiegoś wtajemniczenia, prawda? Którzy poznali coś większego. Chodzi o to, żebyśmy my też polubili tą muzykę poważną, jak tutaj Małgosia nam dzisiaj przedstawiła tą muzykę poważną, prawda? Bo tam zacytowała kilku fantastycznych kompozytorów tej muzyki poważnej, jak choćby Wagnera, prawda? Pani Małgorzata Pawłowska, co się pierwszy raz dzisiaj zetknąłem, jest fenomenem. O. Jest przykładem... Pani Małgosiu, pani słyszy?
O, podsłuchuję. Dobrze, ale ja powiem, dlaczego ona jest fenomenem. Bo ona jest bardzo dobrą śpiewaczką, co zaświadcza, a państwo to wiecie, bo klaskacie. Natomiast śpiewaczki jej typu nie mają żadnego albo prawie żadnego takiego talentu i takiej wiskomiki, jak ona posiada. Połączonego z inteligencją funkcjonowania na scenie. Ja kiedyś marzyłem o tym, za moich pierwszych lat pracy w Poznaniu, żeby stworzyć taki kabaret operowy. I ja nawet zebrałem bardzo podatnych na to artystów, ale żadne z nich nie miało tego talentu, który ma ona. Więc jest ona moim wielkim odkryciem i chyba zastanowię się, czy nie wziąć jakiejś dyrekcji teatru operowego, aby ona mogła występować w Polsce. O Boże. Proszę państwa, ale u nas jest ten zwyczaj, że niestety gwiazda musi otrzymać też mocny alkohol. W razie czego, gdybyś nie mógł, to ja pomogę. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do pysznego wieczoru teraz. A Jezus Maria, Wyborowa nie została wypita. No dobra, dwie sety dla mnie. Za chwilę ciąg dalszy. Niewinna osóbka marzy o szczęściu, o miłości, ale życie pisze swoje scenariusze. Czekają ją intrygi, potyczki, napady na banki, pościgi z bronią w ręku. Nie, no dobra, no to nie jest Tarantino, jesteśmy w operze. Może nie jest to sztuka poważna, ale sztuka wysoka. Ja mam 1,65 m, w dowodzie 67, ale nigdy tam nie dotarłam. Ale uważam, że no, na tej scenie to ja jeszcze zyskuję te 1,5 m. I drodzy państwo, tą niewinną osóbką będę ja, ja sopranistka. Marzę o szczęściu i wyłaniam się z tej niebieskiej poliestrowej szmaty imitującej jezioro. Wyłaniam się, nie widzę 600 widzów przede mną i marzę. Dalej pójdę.
Jak możecie się Państwo domyślić, teraz już nie zrobię szpagatu, bo nie jestem w stanie w tej spódnicy i tym gorsecie. A ponieważ rusałka była z jeziora, to ja odpłynę, udając, że nie widzę Marty Miki, która zaraz zasieje pewnie jakąś intrygę. Dlatego odpłynę w siną niedal. Yeah.
halo, hola, hola, hola! Marta, o co tu chodzi? Co ty robisz? Dlaczego ty tak dobrze wyglądasz? Miała być diwa, nie? No, diwa! No diwa. No Marta, no ale no nie możesz sobie robić tak, że ty tutaj przychodzisz i śpiewasz Carmen. No przecież gdybym ja wiedziała, no to ja bym, nie wiem, Halkę zaśpiewała, a nie, nie wiem, Pepiczki. Halkę? No chyba nie. Muzykę poproszę. Koniec. Może być Carmen. Bardzo śpiewa. Tak, drodzy Państwo, i tym sposobem nastąpiło tak zwane zawiązanie akcji. Intryga. No cóż Państwo, afera sukienkowa, pokroju afery z ośmiorniczkami, tak zwane taśmy z Mazurkasa. Ale dobrze, drodzy Państwo, mój strój wskazuje, że pora zaśpiewać coś poważnego, ale najpierw muszę pozbyć się moich koleżanek. Marta, zobacz jakie one ma włosy. Świecą mnie na całej scenie, słuchaj. Wytniemy jej pół arii. Wytniemy jej pół arii, słuchaj, ja ci to obiecuję. Wytniemy. Gosieńko, jesteś cudowna, wiesz.
Widziałaś siebie ty? No beznadzieja, no. W ogóle skąd ona je wzięła, słuchaj? Ja bym jej wyciął pół ari. Wycinaj! Tak, wycinaj, Łukasz! Zapraszam państwa do wysłuchania arii Janusza z opery Halka. Skąd tu przybyła mimo mej woli? To piekło ją chyba gnało. Choć jej żal tak w sercu mnie boli, lecz już za późno już się stało. A może łzy niedoli, gdy ją ujrzę, uspokoję. A potem precz, 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 jej łez się boję. Czemu się dusza nagle wzburzyła, jak rzeka kiedy wicher fal? Ach, co mi się rota biedna zrobiła, co mi się rota biedna zrobiła, obym rozpacz wieczna zmęczyła. Bym się zgryzota, mój dziel żal. Była umowa. Łukasz, nie taka była umowa. No ja nie po to cię tutaj zaprosiłam. Tutaj masz mikrofon, koleżanko. Proszę bardzo. Drogie panie, nie. Słuchaj, nie jesteś tutaj gwiazdą. Ta nie jest. Ja wiem, kto jest gwiazdą w Tomeku swoją rolę, ale nie, drogie panie, na każdej próbie jest to samo. Spokojnie cię. Czarek, ty mówisz po polsku? Po polsku? No oczywiście, mówię już od lat. Ale nie chcę mi się z wami gadać teraz. Musimy śpiewać finał jeszcze. Dobrze by było, jak sami, jakby... No dobrze, proszę państwa, nie, żeby nie przedłużać, dobrze. Jak finał, to będzie finał w takim razie. Chcesz finał, mamy finał, proszę. Ej, czekaj, jeszcze mam aria. No dobrze, dobrze, proszę bardzo, śpiewaj arię. Powinniśmy po prostu... Pazerność się tu szerzy, pazerność! Nie, ja nie będę po prostu, ostatni raz tutaj jestem, ostatni raz. Cześć. Proszę bardzo, śpiewaj. Czyste niebo, księżyc płynie swobodnie po przestrzeni bez chmur. Tajemnych uczuć niepojęta władza odbiera sen, tęsknotę naprowadza. Sercu marzenie staje się potrzebą. Tak, tak, to straszny, bardzo straszny dwór. Prawdę mówił Maciej stary, są tu strachy, są tu czary. Ten niepokój nieustanny, myśl o wzroku pięknych Anny. Mówią jasna chwili tej, że czarami, że czarami oczy jej. Tak niezawodnie poszedłszy pod ten dach, tylko mi tych oczu strach.
nie myślmy o tym. Baczność, Stefanie, wszak się przyrzekło, że z bezżalnym stanie. Cóż to jest? Macie mówił, że od lat tysiąca, chyba dusza wracająca spoza grobu dla pokuty prowadza w obrót zegar ten popsuty. Przestał bić. A teraz gra. Przypomina, jak rozżara fiesi krew, mój ojciec w pole rodzinnym naszym, mnie lub Zbigniewa starszego syna, uczuł z drenianym władać pałaszem. Tak często nucił ten sarmacki śpiew. Słyszę tę piosenkę z dziecięcych wspomnień echem. Ja płynie z piersi ojca do niebiańskich stref. Widzę, jak matka za nie że synów, swoich synów i krających w cieniu drzew. Serdeczny śpiew.
Ach ci te noży, Boże, Boże. Tak jak mówiłam, w operze tak jak w życiu. Zaczyna się niewinnie, a potem akcja zagęszcza się i nikt tak naprawdę nie wie, o co chodzi. Teraz, zgodnie z operową tradycją niemal, że powinniśmy kogoś zabić, najlepiej tenora, bo on miał największe brawa, prawda? Ale bądźmy humanitarni. Zanim jednak finał, drodzy państwo, czekają karteczki. I ja tutaj, jako gałązkę oliwną, mojej koleżance, śpiewaczce, proszę bardzo, wylosuj kogoś. No, wylosuj, wylosuj. Kogo tam? No, no, proszę. Halka? Milena Zięba. Zapraszamy panią serdecznie. Ach, Boże! Gratulujemy. I to będzie pocałunek doby pandemicznej. Proszę. Dla pani prezent. Gratulujemy serdecznie. Moglibyśmy kogoś zabić, tak jak mówiłam, ale jesteśmy humanitarni i zastosujemy mozartowskie zakończenie, czyli wszyscy będą radośni, więc pijmy! Oczywiście można śpiewać z nami. Fuggevo l'ora sinebria voluta. Livia che dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore ogni contenteva. Livia, amore, amore, fra i codici più cadi baci avrà. Człowiek się gubi. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie. Łukasz Skrobek.
Marta Mika. Czauran Zło. Małgorzata Szymańska-Sadlakowska. I drodzy Państwo, Małgorzata Pawłowska. Dziękujemy bardzo serdecznie. Bis! O, właśnie, zostawiam Państwa z bis. Tak? Tak, z bis. No, drodzy Państwo, no to ja uważam, że chyba jeszcze raz powinniśmy się napić. Libiamo. Ach, dziękuję bardzo, dziękuję. Zostawiam z bis. Libiamo, zachęcamy do wspólnego śpiewania. Można tańczyć, można śpiewać, można krzyczeć, co tam kto lubi, prawda? Szanowni Państwo, siadajcie, kochani soliści. I jeszcze zapraszamy pana dyrektora. Tak, prosimy. Panie dyrektorze szanowny, jeszcze uświetni pan tę uroczystość swoją obecnością. Ja chciałem tak serdecznie podziękować, bo tak wzruszyłem za kulisami tymi pięknymi głosami, tą radością, tą młodością, której cholera mnie już brakuje. Panie Małgosiu, to pani pomysł. Niech pani coś powie na ten temat. Tak, faktycznie jakoś
No tak się złożyło, że musieliśmy z jakimś innym pomysłem wyjść i tak jakoś dotarliśmy do tego naszego, no już nie monodramu, tak jak ostatnio, tylko takiej powiedzmy, no już małej sztuki, no nie powiem, że pełnej sztuki, ale takiej małej sztuki teatralnej z jakąś małą intrygą. To było w ciągu 3 dni, bo tak. Po tym, jak ja pani powiedziałem, że Oniegin tak, nie, to pani nagle po 3 dniach mi zaproponowała tę formę. Faktycznie tak było, a ja też już wcześniej oczywiście byliśmy umówieni tutaj z moimi znakomitymi kolegami. No, Łukasz miał śpiewać Onigina, Marta Olgę, Czaoran miał śpiewać naszego wspaniałego Leńskiego, ja Tatianę. No ale wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja, dlatego postanowiliśmy, że poczekamy z tym i może zaproponujemy coś zdecydowanie innego. Chciałbym zwrócić uwagę... Oczywiście wszystko było wspaniałe i wydaje mi się, że pan Sławomir Pietras teraz swoim autorytetem to potwierdzi, ale ten ostatni akcent, kiedy Czoran Zu nam pokazał arię Stefana ze Strasznego Dworu, tę arię, która jest taka typowo polska, bo nie wiem, czy państwo sobie przypominają, ale przez tę arię Straszny Dwór był wycofany z repertuaru Teatru Wielkiego przez Rosjan. Dziękuję za tę arię, która zdobyła zresztą fantastyczny aplauz. I wracam do naszego nastroju operowego. Doznaliśmy niesamowitego wrażenia, wspaniałego kontaktu z operą, która jest, powinna nam być bliska. Tak, panie dyrektorze? Uporządkujmy pewne sprawy. Nie ze względu na to, że jest wojna na Ukrainie, nie zagraliście tego Oniegina. Bo nie powinniśmy likwidować ze sztafarza osiągnięć cywilizacji wielkiego dorobku kultury rosyjskiej. To są dwie różne sprawy. Ja bardzo do tego namawiam. Pani Małgorzacie, zwracam uwagę, mówię to dużymi literami, że dobrze się stało, że nie nudziliście nas tu Eugeniuszem Onieginem. Powiem ci dlaczego. Dlatego, że Oniegin się sprawdza jako inscenizacja sceniczna z orkiestrą. Natomiast gdybyście to tylko nawet swoimi pięknymi głosami i świetną pianistką zaśpiewali tutaj, to oświadczam wam, że w drugim rzędzie już by ludzie spali. I byście nie mieli tej owacji i tego sukcesu, co dzisiaj. Oniegin, bardzo proszę, żebyście powoływali się na mnie i zapamiętali to. Oniegin się nie nadaje na tego rodzaju koncerty. I dobrze, żeście z tego zrezygnowali. Natomiast bardzo panią proszę, pani Małgorzato, aby pani to kontynuowała. Bo pani w 3 dni wymyśliła kabaret operowy. Formę, która będzie i panią, i przez długie lata również pani kolegów bardzo bawiła. Tylko niech pani z nimi się trzyma, bo oni są świetnym teamem razem z panią. Róbcie ten program, ale go ciągle udoskonalajcie. A ja w imieniu tej wspaniałej publiczności przypilnuję pana prezesa, żeby was co pół roku zapraszał z nowym programem albo z nową jego wersją, a potem natychmiast niech pani te Niemcy zostawi. Jeździli z tym programem w objazd i w tournée, dlatego że wszędzie będziecie bardzo dobrze witani. A jeśli chodzi o mój ukochany Poznań, to ja was już tam zapraszam. O. Dziękujemy bardzo. Jeśli chodzi o taką umowę co pół roku, to ja podpisuję na 20 lat, bo przynajmniej będę miał pewność, że będę żył. Pani Małgosiu, teraz do pani należy. Co pani chciałaby powiedzieć teraz nam? Ja chciałabym państwu podziękować również za tak bardzo miły odbiór, bo prawda jest taka, że oczywiście my możemy sobie w domu pisać jakieś scenariusze, możemy sobie śpiewać arie, ale no jeśli... Tylko bez kadzidła. No.
No bez kadzidła, ale jeśli nie zaangażuje się ta publiczność, no to taka kicha, prawda? No więc dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za angażowanie się i za to, że Państwo daliście nam szansę. Dziękujemy bardzo. Kochani, jesteście wspaniali, to ja to mówię, bo ja się tak ubawiłem, że nie wiem, ale ja tak łypałem cały czas prawym okiem na dyrektora, bo to on wie, jak to ocenić, a on zawsze tak kiwał głową, a u niego to wiem, że to jest najwyższa nota. Tak, panie dyrektorze? O! Wymuszamy! Ponieważ dostałem mikrofon, pozwólcie, że w waszym imieniu skończę dzisiejszy wieczór. Zabieram mikrofon. Proszę państwa, w nadziei, że zobaczymy też jeszcze raz za pół roku, tak jak mówił pan Sławomir, następny wieczór tego typu. Dziękujemy bardzo pani Małgosiu i z całego serca pani życzymy sukcesu, a wszystkim państwu, artystom, dziękujemy za ten wasz wspaniały talent. Dziękujemy, że możemy przeżyć wspaniałe chwile. Dzięki wam. Perché sei
Dziękuję.